Środa 20 maja, 8:07. To są komentarze giełdowe BossaFix. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłania krótkiej analizy technicznej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. EW20 przed otwarciem posiadają dwa istotne opory. 2509 jako główna linia pivot point tygodniowa oraz tutaj ekstrema 2517. Ich zachowanie powinno tutaj doprowadzić do większych dynamik spadkowych. A w związku z tym, że przekroczenie 2500 punktów w dół może być odbierane jako wygrana podaży. Z tego względu, że przez ostatnie kilkanaście godzin popyt próbował tutaj budować korektę i udało się wyrysować taką pięciofalową strukturę. Właśnie w wczorajszym wypunktowaniu oporu 2517, który jest niższy od poprzednich tutaj takich podażowych barier 2526 oraz poniżej tutaj 2530-38. W związku z tym można domniemywać, że wczorajsze tutaj ochłodzenie tej struktury korekcyjnej było wstępem do nowej fali, która powinna skierować EW20 w stronę 2480-70. Natomiast oddalenie się od 2509 w dół, jako oddalenie od linii pivot point tygodniowego, umocni tutaj pozycje krótkie, utwierdzi w przekonaniu, że zajmowanie ich było słuszne, zwłaszcza przy takim chwilowym wybijaniu ponad 2509, jako takie odchylenie. Także średnie tutaj z okresów 55 i średnia 22 w układzie H1, przyjmują nastawienie spadkowe, takie, że szybsze dynamiki wygładzone znajdują się poniżej tych wolniejszych, te wolne przyjmują taką propodażową strukturę, a więc wybicie poniżej 2500 byłoby na to dowodem, że spadki się rozkręcają. Natomiast zastrzeżeniem takiego czarnego scenariusza byłoby wybicie ponad 2509. Ale zauważmy, że z tym może być problem, z tego względu, że w układzie H1 mamy RGR, formację bez prawego ramienia, lub to prawe ramię jest takie trochę ułomne poniżej 2509. A więc wybicie 2509 po raz kolejny i zejście w dół lub nieco wyższych poziomów potwierdzi tą podażowość wykresu. Więc są problemy. Jeżeli jednak te problemy zostaną tutaj zanegowane, 2509, 2517 zostałyby wybite, czego bym na ten moment nie oczekiwał, ale jeśli, to wówczas ruch w stronę 2530-38 będzie taką naturalną konsekwencją przegranej tutaj strony sprzedającej, która na ten moment posiada tylko nieco więcej argumentów. Zerknijmy na DAX-a, również w układzie H1. Wartość w rejonie 11856 punktów to taka wartość blisko ekstremum ostatnich wzrostów, z których nastąpiło cofnięcie, więc mamy tutaj takie lokalne podbijanie do poprzednich ekstremów, a zatem na DAX-ie wzrostowy price action przy zachowaniu takiego punktu zwrotnego 11791. A jest jak najbardziej zasadne, średnie z 22,55 okresów unoszą się w górę, a ważne wsparcie, które wcześniej było porem 11,587, jest zachowane. W związku z tym struktura na DAX-ie jak najbardziej jest wzrostowa, mamy impet, ale jeśli linia CCI dotrze do dodatnich 100 punktów przy ewentualnym wybiciu DAX-a na nowe lokalne maksima tuż pod 12 tysięcy punktów. Jeśli linia ta zacznie zawracać poniżej tych 100 punktów i jeśli to będzie zbieżne z zatrzymaniem ruchu wzrostowego, z przejściem kursu do zniżki, to wówczas oczekiwałbym, że to jest ten moment istotniejszy niż lokalne poziomy do tego, żeby zacząć kierować mocniejszą przecenę, taką po prostu przecenę korekcyjną w stronę potwierdzenia wsparcia 11587. Natomiast widać, że tutaj takie rozłożenie ostatnich kilkunastu sesji na DAX-ie jest w miarę wzrostowe, natomiast jest to impuls wstępujący, niekoniecznie musi z niego wypłynąć silniejsza fala wzrostowa i zanegowanie poprzednich ubiegłomiesięcznych spadków. Jeśli zerkniemy teraz na S&P 500 dla na przykład porównania z DAX-em,
To już na pierwszy rzut wychodzi nam tutaj bardziej taka płaska struktura, gdzie częściej testujemy średnią z 55 okresów w układzie H1, a lokalnie takie obsuwanie się kursu do tej średniej zniechęca popyt do grania w górę. Więc jeśli kurs nie wybiłby się tutaj z takiego przedziału 2129, 2121 górą, to wówczas prawdopodobnie testowalibyśmy 2117, 2109 i tutaj oczekiwałbym zgodnie z wyższym czasowo układem price action wzrostowym odnowienia popytu, odnowienia tej siły właśnie, która wcześniej kreowała wzrosty. Natomiast jeśli z marszu lokalne 2129 zostałoby przełamane, to ten przedstawiony hipotetyczny spadek przejdzie do historii, tak? I S&P 500 ponownie zacznie punktować nowe rekordy. Do takiego optymizmu być może nakłania poranne umacnianie na DAX-ie, natomiast nie przypisywałbym w tym momencie większego znaczenia do tej fazy. A na Dow Jonesie z kolei mamy podobny układ do S&P 500, niemniej jednak jest tutaj minimalnie relatywniejsza siła, większa siła relatywnie i ruch ponad 18 300 punktów byłby takim wstępującym do dynamiczniejszego podbicia i oczekiwalibyśmy wówczas ruchu w stronę 18 337, minimalnie ponad poprzednie maksima. I tutaj również handel jest prowadzony tak bardzo zachowawczo pomiędzy średnimi, które są w układzie wzrostowym, popyt co jakiś czas odnawia siły. Ale jeśli doszłoby do przebicia 18,259, to wówczas przecena w kierunku 18,096 punktów byłaby taką konsekwencją tej słabości, kreowanej słabości. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.